Skąd się wzięła ta inspiracja? Chętnie bym zapytała Krystiana, żeby o tym więcej powiedział, ale już teraz Państwu mogę zdradzić, że on od siebie nic nie powie, ponieważ tak jest skonstruowana jego artystyczna kultura, że woli się wypowiadać za pomocą dzieł, a nie za pomocą takiej bezpośredniej rozmowy. Mogę przyjąć, że ten film, który został w odpowiednim czasie zobaczony, skłonił artystę do stworzenia opowieści o ludzkiej emocjonalności. I jest to, można powiedzieć, trzecia część odsłony tego rodzaju wystawy. Ja z Krystianem pracuję już od 3 lat. Realizuję wystawy właśnie nie w przestrzeni publicznej, z którą pewnie część z Państwa Krystiana kojarzy, ale właśnie w warunkach galeryjnych, instytucjonalnych. I te szczególne warunki służą temu, żeby no, do pewnego stopnia chronić takie bardzo intymne i prywatne treści, które w przestrzeni publicznej narażone są na całą serię i ataków, i też pewnego może rodzaju niezrozumienia. Też ten słynny White Cube ze swoimi białymi ścianami tworzy właśnie taki, nie chcę powiedzieć bezpieczny, ale może właśnie powinno użyć tego sformułowania bezpieczny nawias dla tych referowanych przez dzieła treści. Wracając do samego Bergmana, ten film opowiada historię profesora, który jest u schyłku swojego życia. Jedzie odebrać niezwykle ważną z punktu widzenia swojej zawodowej kariery nagrodę. I można przyjąć, że jest to film drogi. Otóż profesor podczas tej podróży dokonuje takiego szczególnego rozliczenia z całym swoim życiem. I tutaj chodziłoby nie tylko o kwestie zawodowe, ale przede wszystkim prywatne, o takie sprawy dotyczące różnego rodzaju konfliktów, niedopowiedzeń, które wytworzyły się pomiędzy nim a jego bliskimi. W tym miejscu też muszę powiedzieć o głównej postaci, którą odegrał też bardzo znany szwedzki reżyser, który, można powiedzieć, zawładnął scenariuszem, bardzo wiele z siebie temu filmowi dał, wprowadzając w zakresie budowania osoby tego głównego bohatera, dając bardzo wiele ze swojej emocjonalności. I tutaj pozwolę sobie na odczytanie całego szeregu stanów emocjonalnych, które w tym filmie z całą pewnością można znaleźć, a które są tutaj niezwykle płynnie prowadzone przez Bergmana. Bo z jednej strony właśnie są, opisują bohatera filmu, a z drugiej strony jest on też opisem samego aktora. Mówimy tutaj o tręce, mizantropii, wałcowaniu, brutalności, smutku, strachu, samotności, chłodzie emocjonalnym, cierpie, szorstkości i chamrze. Te wszystkie cechy, które wymieniłam, można przyjąć, że stanowią dziś zawartość przeciętnego smartfona, czy też telefonu, przyrządu, który służy współcześnie do komunikowania się. Z tego prostego faktu, że tego rodzaju urządzenie jest jednym z najważniejszych, to nie jest ryzykowna teza, elementów funkcjonowania współczesnego człowieka. Wszystkie aplikacje służące do rozmów, do komunikowania się są wypełnione bardzo szeroką paletą właśnie naszej własnej emocjonalności. Tutaj można by bez trudu odnieść wszystkie wymienione skale emocjonalne, które w jakimś sensie, które odczytałam, które stają się do jakiegoś stopnia uniwersalne.